Zawsze mówiłam do męża, że zawsze w rocznicę ślubu będziemy tańczyć nasz pierwszy taniec. Ale chyba nie będziemy. Bo jak mamy świętować? Mamy świętować rocznicę ślubu, czy rocznicę wybuchu? Rodzina się zjechała, jak na każde wesele. Wspominaliśmy, śmieliśmy się, siedzieliśmy, zabawa się rozwijała, aż do godziny tam 23. Myśmy w ogóle myśleli, że to są takie żarty młodzieży, takie skawały, telefon, że tam coś się zdarzyło, czy psikus złośliwy. No i tam tak po chwili żeśmy się dowiedzieli, że jednak prawda, nie ma ściany. Dom jest jakby po pożarze. Córa usłyszała huk. Podjechałem, zobaczyłem, patrzę, nagle ściany nie ma. Coś tu się dzieje. No co, podeszłem tutaj, zacząłem krzyczeć, czy ktoś w domu jeszcze jest. Nikt nic nie odzywał się. Zaraz się następni sąsiedzi zjechali. I zobaczyliśmy, że się pali w piwnicy jeszcze. No to wyważyliśmy drzwi, ugasiliśmy i... No i potem policja, straż pożarna i taki finał był. Wieś Sosnowo w województwie zachodniopomorskim. Tu stał dom państwa Wawrzyniaków, który dziś można oglądać tylko na fotografiach. Po pożarze i zawaleniu się ściany inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę domu. Zobacz jeszcze. Nie uważaj. To ten jeden z ładunków był tutaj podłożony? Tak, właśnie w tym miejscu. A drugi był tam, tylko tam nie wybuchł tamten drugi. Aha. Dlatego to wszystko wybuchło w tamtą stronę, nie? A trzeci gdzie był? No to był jeden słoik tu, a dwa tam. W tamtej części. A zostały zabezpieczone, wyjęte przy śledczych. Aha. Strasznie to wygląda. Tak chodzę, wypatruję właśnie czegokolwiek. Tutaj jest ochraniacz. Tak, na rolki i rękawiczka. Dnia na dzień rodzina została bez dachu nad głową. Synowie państwa Wawrzyniaków zamieszkali u dziadków w Szczecinie. Zjadłeś truskawki? Dobra, by? No. Zamknął się w sobie. Tamten młodszy chłopak po nocach się wyzierał. Na początku nie wiedziały, cały czas mówiły: tata, kiedy my pojedziemy do domu? A ja nie powiedziałem im. Cały czas byliśmy u cioci i co miałem powiedzieć, że nie macie domu? Że jakiś psychol podłożył bombę i... Waszego domu nie ma? Teraz wiedzą, no bo wszędzie teraz jest internet. W sprawie tej zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Jednemu z zatrzymanych mężczyzn prokurator przedstawił zarzut sprowadzenia pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach poprzez wrzucenie przez okno piwnicy do budynku jednorodzinnego substancji łatwopalnej, a następnie podpalenie tej substancji. Natomiast drugi z mężczyzn usłyszał zarzut kierowania popełnieniem czynu zabronionego poprzez zlecenie podpalenia domu, wskazanie czasu i miejsca oraz dostarczenie substancji łatwopalnej, obiecując w zamian korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 5000 zł. Wystarczyło 5000, żeby nam ktoś zrujnował całe życie. Czy to jest... Ja nie wiem, no. Nie wiem, naprawdę nie wiem.